Jest chyba, jest, bo się pojawił komunikat. Tak? Tak. No to co, pozaczynamy. No, dobry wieczór, dzień dobry. Jest mi bardzo miło przywitać wszystkich Państwa. Na razie parę osób, ale podejrzewam, że więcej będzie tutaj nas oglądać i do nas dołączać z czasem. Byłoby cudownie spotkać się z Państwem na żywo, bo wtedy widzielibyśmy od razu tłum. Chyba, że ktoś bardzo by się spóźnił, no ale w oczekiwaniu na kolejne osoby, które będą się tutaj u nas pojawiać, przeczytam pierwszy akapit książki, a za moment przywitam też naszych gości i ich przedstawię. To są słowa, które, jak się domyślam, większość z Państwa, skoro zdecydowaliście się spędzić z nami i w tym miejscu ten wieczór, większość z Państwa te słowa świetnie zna. Być może nawet na pamięć, niezależnie od tego, ile macie lat. Te słowa brzmią tak. Na skraju małego miasteczka znajdował się stary, zapuszczony ogród. W ogrodzie stał stary dom, a w domu tym mieszkała Pipi Pończoszanka. Miała 9 lat i mieszkała w nim zupełnie sama. Nie miała ani mamusi, ani tatusia i dlatego nie było nikogo, kto mógłby jej mówić, żeby szła spać właśnie wtedy, gdy bawiła się w najlepsze i nikogo, kto zmuszałby ją do picia tranu, skoro wolała cukierki. To jest pierwsza, dosłownie pierwsza część i pierwszy akapit z książki Przygody Pipi. Książka wygląda tak. Akurat ta wersja, którą ja mam, bo tych wersji jest multum. I te słowa w oryginale Astrid Lindgren napisała w 1945 roku, a właściwie napisała je chyba wcześniej, ale w 1945 roku te słowa poszły w świat, a przynajmniej w świat szwedzkojęzyczny. I wkrótce przetłumaczyła je dla nas Irena Szuch-Woszomirska i to te słowa właśnie przeczytałam. Witam Państwa, dlatego, że Pipi skończyła niedawno 75 lat. Ura! 100 lat, 100 lat. No, ja bym powiedziała, że to za mało. Nie? Ambasada Szwecji, która jest gospodarzem dzisiejszego naszego spotkania i strona Iturze ze Szwecji, przygotowała takie krótkie wystąpienia osób związanych ze szwedzką kulturą i literaturą przede wszystkim, gdzie każdy mógł wybrać sobie swój ulubiony fragment z Pipi. No i właśnie tam też mówiono o tym, że 75 lat, właściwie 100 lat należałoby zaśpiewać, ale wiemy świetnie wszyscy z doświadczenia, że bohaterowie i bohaterki literackie potrafią żyć dużo, dużo dłużej niż 100 lat. A my będziemy rozmawiać dzisiaj zarówno o bohaterce literackiej Pipi, jak i właściwie o takiej, powiedziałabym, postaci czy micie i toposie w naszej kulturze, w naszej codzienności, w naszym świecie, którą stworzyła właśnie Astrid Lindgren swoimi książkami. Do tej rozmowy zaprosiłam Justynę Suchecką. Dzień dobry. Autorką książki, która jest dziennikarką, ale ostatnio wyszła książka Justyny, która się nazywa Young Power. Jest to 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat. I ta, muszę powiedzieć, że przez ostatni tydzień podczas mojej lektury ta książka niezwykle mnie inspirowała do tej rozmowy. A Justyna, która... jak mniemam, może z naszej czwórki mieć największe doświadczenie właśnie teraz, jakieś takie najbliższe z gro młodych, bardzo młodych ludzi, no to chciałam właśnie Ciebie, Justyna, zaprosić do tej rozmowy. Sylwia Hutnik, która jest pisarką, ale też działaczką, taką osobą, która jest według mnie w dużej mierze Pipi, to jeszcze sobie zdefiniujemy do końca. Przez wiele lat byłaś, Sylwia, działaczką, znaczy dzisiaj też jesteś działaczką na wielu polach, ale właściwie stworzyłaś taką, wydaje mi się, że pierwszą chyba w Warszawie i być może w Polsce pozarządową organizację,
która skupiała wokół siebie kobiety, a skupiała się bardzo konkretnie na pojęciu mam i tym, czym bycie mamą jest i jak mama funkcjonuje w świecie. Sylwia jest, a ja tutaj przyniosłam sobie, każdemu przyniosłam książkę taką prezentującą. Sylwia jest między innymi, to akurat oprócz tego, że jest pisarką, przełożyła książkę, która się nazywa Pierwsza zasada punka. I dla mnie akurat ta książka, ponieważ ja uważam, że Pipi jest punkową i anarchistką, to właśnie to jest taka też Pipi z warkoczami na okładce książki Perez, którą Sylwia przetłumaczyła. I Michał Rusinek, właściwie to mogłabym pokazać różne rzeczy i również między innymi ostatnią książkę, ale być może ta polityczność twojej ostatniej książki Dobra Zmiana nie będzie aż takiej roli dzisiaj nam odgrywała, ale chciałam powiedzieć, że Michał jest po prostu autorem książek, autorem śmiesznym, autorem książek śmiesznych, zabawnych. To jest taki człowiek, który w tym naszym często ponurym, dorosłym świecie, dorosłym, ale też dziecięcym, czasami smutnym, albo jakimś takim po prostu jednostajnym, wyciąga te takie najfajniejsze sprawy. I to jest książka, którą ja prezentuję Michała, chociaż mogłabym wiele innych tutaj jeszcze pokazać. To są akurat wierszyki rodzinne, dziejące się w rodzinie, której, jak wiemy, Pipi nie miała, ale kto inny miał obok za płotem. Teraz możecie powiedzieć dzień dobry, dobry wieczór. Dzień tak dobry. Szkolnie, dzień dobry. No, na przykład. Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, moje pierwsze pytanie do was będzie takie bardzo osobiste, do każdego z was. Mianowicie, czy pamiętacie swoje pierwsze spotkanie albo pierwsze spotkania z Pipi? Czy pamiętacie, kto was z nią zapoznał? Sylwia? Zdaje się, że to było w pierwszej klasie szkoły podstawowej. To, czyli sięgnięcie po książkę Pipi, chyba bardziej czytaną jeszcze wtedy przez moją mamę niż przeze mnie osobiście, ale mniej więcej w tym samym czasie też w telewizji mogłam zobaczyć film na podstawie książki, no i on absolutnie po prostu mnie oszołomił, a to z tego względu, że byłam zwykle szalenie nie tyle grzeczną dziewczynką, bo do tej pory nie wiem, co miałaby oznaczać ta definicja grzeczności, ale bardzo taką nieśmiałą i dość introwertyczną osobą i dla mnie to no, ten niesamowity temperament i charyzma Pipi była czymś inspirującym. A ponieważ bardzo szybko zaczęłam słuchać głośnej muzyki i powiedziałaś, Justyno, o punk rocku, więc w wieku 15 lat już miałam kolorowe rajstopy i kolorowe włosy, to bardzo szybko też Pipi stała się no, dla mnie jakąś taką, może nie tyle wyrocznią, ale w pewien sposób symbolem, pewnie będziemy o tym jeszcze mówić później, niezależności i chyba to jest to, co mnie fascynowało w tych pierwszych kontaktach z historią Pipi, tak jak mówię, i literacko, i filmowo, to znaczy pewnego rodzaju inspiracja. I absolutnie uważam unikatowy obraz kobiety czy dziewczyny nie tylko wtedy, czyli dawno temu, kiedy byłam mała, ale również teraz współcześnie, zarówno w kulturze, jak i w ogóle w naszym życiu, więc pamiętam to jako dość pierwsze intensywne spotkania z Pippi Langstrumpf. Justyna? No, dla mnie Pipi na samym początku w ogóle nie była Pipi, tylko była Fruzią, bo takiej nazwy używała moja mama, tego imienia używała moja mama, kiedy nie opowiadała, ale bardziej kiedy opowiadała o mnie, mówiąc o niej, czyli zachowujesz się jak Fruzia. I moje pierwsze wspomnienie tak naprawdę nie dotyczy ani książki, ani filmu, chociaż ja myślę, że musiałam je widzieć wcześniej, ale tego, jak się szykujemy na bal przybierańców. To musiała być właśnie jakaś pierwsza albo druga klasa podstawówki. I ja się uparłam, że muszę być Pipi, ale dlatego, że koniecznie, wszystko było nieważne. Ja koniecznie musiałam mieć te warkocze i moja mama musiała koniecznie wymyślić, jak to zrobić, żeby one tak sterczały, bo przecież nie chodziło o to, żeby je mieć tak po prostu, bo tak to miałam na co dzień. I pamiętam różne kombinacje z drutami i z opaskami, z tym, jak to zrobić.
I to są takie moje wspomnienia, które po prostu zupełnie odcinam od całej historii, bo ja mam ten obrazek, ja w ogóle nie mam takie poczucie, że ja wtedy nie bardzo wiem, kim jest Pippi. Że ja tak naprawdę, kim jest Pippi, dowiedziałam się wiele lat później. Jestem też z takiego domu, gdzie były dwa kanały telewizyjne, więc Pippi odgrywana w telewizorze też była oglądana jakiś miliard razy, ale właśnie dlatego, że była często swego czasu puszczana na tychże kanałach. Ale myślę, że w ogóle o Pippi to tak naprawdę dowiedziałam się dopiero jako osoba dorosła, że miałam ten obrazek, tę rudą dziewczynę, ale nie mam takich bardzo intensywnych wspomnień. Mam kilka historii, które pamiętam i jeszcze musiałam się upewniać, czy one aby na pewno były związane z Pippi, dlatego że ona jest dla mnie jakąś taką kultową postacią, ale właśnie z popkultury bardziej niż z moich takich dziecięcych wspomnień literackich. Mhm. Michale. Ja chyba przede wszystkim kojarzę Pippi jednak z serialem telewizyjnym i to w dodatku w takiej szczególnej oprawie, bo oglądałem go u mojej babci na maleńkim czarno-białym telewizorze i Pippi mi się kojarzy w oprawie tego telewizora, że tak powiem. Ten telewizor też był mały i miał taką, nie wiem czemu, taką żółtą, plastikową jakąś obudowę, więc to jeszcze dodawało, można powiedzieć, surrealizmu całości. Ale potem chyba długo jej nie oglądałem, bo ja nie wiem do końca, czy to był serial czarno-biały, czy kolorowy. Bo kojarzę ją wyłącznie z tej wersji czarno-białej. Książka była później i to trochę z ciekawości już takiej, że tak powiem, żeby zobaczyć, jak to się zaczęło, to znaczy od czego to się zaczęło. Ale chyba jej nie doczytałem i chyba trochę mnie rozczarowała w tym sensie, że ten film tak i chyba ze względu na aktorów po prostu, którzy tam odgrywali rolę bohaterów, to właściwie no, książka mi się wydała jakaś niepotrzebna już zupełnie do wszystkiego, bo właściwie wszystko dostałem, to co chciałem. Natomiast ja nigdy nie miałem tak, żebym ja się utożsamiał z Pippi w ogóle. Raczej patrzyłem na nią jako na takie dziwadło, ale patrzyłem na nią raczej takim wzrokiem Tomiego. Aha, no to ciekawe. Słuchajcie, no dobra, no to pogadajmy o tym, czym jest to dziwadło, kim jest to dziwadło i kim jest właśnie ta Pippi, za którą przebierała się Justyna i ta Pippi, którą wcielała się jako 15-latka Sylwia i właśnie to dziwadło, o którym wspomniał właśnie Michał. Jakbyście zdefiniowali właściwie Pippi, tak? Pippi właśnie już wychodząc poza samą tę postać literacką, tylko pamiętając właśnie o tym, że można powiedzieć, że ktoś jest jak Pippi. No mi ostatnio na przykład koleżanka, przyjaciółka bliska powiedziała, że ja gotuję jak Pippi, to znaczy nie stosuję się do żadnych zasad, to robię na odwrót właściwie, ale wychodzi dobrze. Myślę, że to w ogóle bardzo ciekawe, bo ja dzisiaj do naszej rozmowy przygotowałam książkę Jacka Podsiadło Pippi, która nazywa się, podtytuł brzmi Dziwne dziecko, więc Michale, coś dla ciebie. I rzeczywiście Jacek dotyka chyba sedna na wielu płaszczyznach takiego fenomenu, zjawiska Pippi, bo z jednej strony analizuje ją pod kątem anarchistycznym, to też na samym początku padło naszej rozmowy, że gdzieś ten bunt rozumiany bardzo właśnie niezależnie, anarchicznie jest w jej przypadku widoczny. Analizuje ją też pod kątem filozoficznym, ale też rebelianckim i feministycznym. I to dziwne dziecko oczywiście powinno być tak naprawdę w cudzysłowie, to znaczy, no tak jak z tą grzecznością, nigdy nie wiadomo, co jest dziwne i co normalne, bo nie wiadomo, kto definiuje normę, od której ewentualnie odstajemy, albo do której jesteśmy przysposobiane, czy socjalizowane w wypadku nas jako młodych osób. I to dziwne dziecko oczywiście jest tutaj komplementem, tak jak odebrałam tę książkę, to znaczy jest pewnego rodzaju takim projektem nie tylko dotyczącym młodego człowieka, ale w ogóle nas jako ludzi,
którzy żyją antysystemowo, którzy nie zgadzają się na pewne rzeczy, ale którzy mają też pomysł na siebie, bo to nie jest tylko pipi dziecko protestu, ale pipi dziecko swojego własnego życia według własnych zasad. W tym sensie myślę, że ta dziwność, oczywiście ona zawsze ma jakieś konsekwencje za sobą, to znaczy wybierając taki, a nie inny model życia, bardziej na ofie i na marginesie niż w tym głównym nurcie, no prędzej czy później spotykamy się z odrzuceniem, krytyką albo po prostu konsekwencjami. I nie tylko chodzi tu o nasze dorosłe życie, dlatego też Pipi wydaje mi się tutaj taką rebeliantką z zasadami, ale też szalenie konsekwentną, która bierze na klatę te wszystkie przypadłości, które system jej daje jako karę za to, że nie chce bawić się w jego grę. To dziwne dziecko jest zatem taką, powiedziałabym, bo ja wiem, indywidualistką, ale też z charyzmą, która nakłania, ktoś powiedziałby, do złego, ale tak naprawdę nakłania do tego, aby żyć według własnych zasad. No, dla mnie Pipi to jest samodzielność i nonszalancja. To są takie dwie cechy i jak myślałam o tym spotkaniu, to doszłam do wniosku, że dla mnie Pipi to jest też Ania z Zielonego Wzgórza 2.0 w takim dobrym sensie, bo oczywiście zaczyna się od takich pierwszych podstawowych skojarzeń, piegi, rude włosy i warkocze, ale tak naprawdę sprowadza się do pewnych ich wspólnych cech, które u Pipi są po prostu fajniejsze dla mnie. To znaczy to marzycielstwo, to oddanie przyjaciołom, zaangażowanie, które obie te dziewczyny mają. Jednak Anię pamiętam z tego, że chciała zafarbować włosy, bo jej się nie podobały i chciała wyglądać pięknie i może czytała dużo książek i miała marzenia, ale generalnie bardzo ważne było dla niej, żeby dopasować się też do tych norm, które w społeczeństwie funkcjonują. A dla Pipi wręcz przeciwnie. Jeżeli piegi, to jak to było, doślijcie mi tego kremu na te piegi, żebym miała ich jeszcze więcej. I że ta nonszalancja taka w tym, co jak byłam młodsza, bo teraz pewnie też jest to dla mnie ważne. No, ta nonszalancja była szalenie istotna, bo ja miałam poza tymi warkoczami, które chciałam mieć na druty, to chciałam się ubierać jak Pipi, być jak Pipi, dlatego że właśnie jej wolno było więcej, ale nie dlatego było jej wolno więcej w tej części, że nie ma rodziców, którzy by się nim opiekowali, bo jakoś nad tym się nigdy nie głowiłam, tylko że ona potrafi to więcej wyszarpać i potrafi pokazać, dlaczego to jest ważne. I kiedy mówiłam o tym, że mam takie przebłyski wspomnień z Pipi, to jest jedna taka scena, która mam nadzieję, że mi powiecie, że to rzeczywiście była Pipi, bo ja ją tak przez lata opowiadam, kiedy Pipi pragnie mieć pianino, żeby nauczyć się na nim grać i mówi coś takiego, że no, nauka gry na pianinie, jak się nie ma pianina, zajmuje strasznie dużo czasu. Tak. Czyli nie dobrze to zapamiętałam. Tak, tak. A więc tak to zapamiętałam i tak to zawsze opowiadam, kiedy zaczynam próbować czegoś nowego, kiedy myślę sobie, no nie dowiem się, czy potrafię tańczyć, nie wiem, czy potrafię jogę na chustach robić, jak nie spróbuję. I to jest dla mnie Pipi, to próbowanie ciągle nowych rzeczy, bo można próbować, bo warto próbować. Nonszalancja, wspomniałaś o nonszalancji, nonszalancja brzmi niespecjalnie pozytywnie, prawda, w każdym kontekście, więc gdybyś mogła wypełnić jeszcze... Mm-hmm. Ostatnio miałam taki moment w swoim życiu, że zaczęliśmy siać zioła i nie potrafimy tego robić, potrafimy to robić tylko na YouTubie i usłyszeliśmy, że to jak to robimy, to jest taka pewna nonszalancja, bo my tak sobie sypiemy tej marchewki trochę w jednym miejscu, a tej sałaty w drugim i nie bardzo się przyzwyczajamy do tego, że ktoś powiedział, że trzeba co 3 centymetry robić dziurki, a stosować jakieś metody nawożenia, bardzo skomplikowane i dramatyczne i ta nonszalancja, to rzeczywiście brzmi jak bardzo złe słowo, ale dla mnie to jest po prostu taka swoboda w działaniu, takie przejmowanie się tym, czego od nas oczekują. I dla mnie to jest pewną szalancja u Pipi. Dziękuję. Michał, ty masz jakiś pomysł też na topos? Nie zapominajmy, że Pipi to jest świetnie skrojona postać literacka. I cały czas mówicie o niej jako o dziewczynce, a to jest tak naprawdę znakomicie skonstruowana postać literacka. Znakomicie nie ze względu, że tak powiem, komercyjnych, jak to się teraz mówi, ale z taką ogromną świadomością tego, jak należy tworzyć postaci literackie. I na pewno autorka tę świadomość miała. Mianowicie jest taki starożytny topos, który się nazywa Puer Senex.
Puer Senex, czyli chłopiec starzec. To nie jest to samo, co polski stary maleńki, bo jest takie powiedzenie przecież, ale ono jest deprecjonujące. Mhm. Ten Puer Senex to jest ktoś taki, kto łączy w sobie, powiedzmy, ciekawość dziecka z taką mądrością buddyjską, można powiedzieć, mądrością starca. I to nie jest cecha osób w realu, że tak powiem. To jest właśnie przepis, jak stworzyć uniwersalną, a poza tym taką ponadczasową postać literacką. I proszę zwrócić uwagę, że bardzo wiele tych postaci, które nie tylko pamiętamy z literatury, ale także, tak jak mówiła Justyna, które pamiętamy, że tak powiem, wyszły z literatury i które są takimi ikonami funkcjonującymi właśnie poza literaturą, czyli nie trzeba oglądać serialu i nie trzeba czytać książki o Pipi, żeby wiedzieć, kto to jest Pipi. To są właśnie postaci tak skonstruowane. Tutaj rzeczywiście zazwyczaj to byli chłopcy, bo tak jest skonstruowany Piotruś Pan, tak jest skonstruowany na przykład jedna z najbardziej niezwykłych moim zdaniem postaci, nie tylko z literatury dziecięcej, po prostu z literatury komiksowej, mianowicie pies Snoopy z Fistaszków, czy The Peanuts z Charlesa Schulza, ponieważ on jest właśnie starcem i zarazem starcem i kimś młodziutkim szczeniaczkiem właściwie. Natomiast one właśnie trochę funkcjonują na zasadzie takich skrzydlatych, może nie słów, ale skrzydlatych postaci. I tak się stało z Pipi, która rzeczywiście jest ewenementem, ponieważ jest dziewczynką, jest płci żeńskiej, ale myślę, że tajemnica jej sukcesu i tego właśnie, że ona się stała w pewnym sensie skrzydlata i stała się nośnikiem tych wszystkich idei, o których wy tutaj mówicie, bo to jest rzeczywiście niebywałe, żeby postać literatury dziecięcej była, że tak powiem, tak wielowymiarowa i reprezentowała tak wiele ideologii czy idei czy filozofii. I była tak bogata, bogacie też skonstruowana pod względem psychologicznym. Więc rzeczywiście moim zdaniem klucz tej popularności leży po prostu w topice, aczkolwiek mówiąc po prostu gryzę się w język, bo to jest naprawdę trzeba mistrza czy mistrzyni, żeby tak stworzyć postać literacką. No właśnie, a to, bo powiedziałeś, że Astrid Lindgren musiała być świadoma tego, jak tworzyć tę postać literacką, ale pamiętajmy, że opowieść o Pipi to jest pierwsza książka Astrid Lindgren, prawda? Tutaj warto wejść troszkę w tę historykę i przypomnieć, jak to było. Astrid Lindgren przez długie lata była redaktorką w wydawnictwie dziecięcym i bardzo dużo książek redagowała, co oznacza, że ona musiała mieć świadomość tego, jak skonstruować te książki i jak pomóc autorowi coś uciąć albo coś dodać, żeby ta książka później żyła tak mocno, prawda? Natomiast tę postać de facto wymyśliła przecież jej córka. W latach 40. córka Astrid Lindgren miała złamaną nogę, leżała w łóżku i poprosiła, jakby przeczytane już były wszystkie książki, które były do przeczytania. Nie było telewizora, więc nie było jak oglądać, nie wiem, chociażby jakichś filmów czy programów dla dzieci. Pewnie jeszcze programów dla dzieci wtedy nikt nie wymyślił. Właśnie dlatego, że ten 45. i córka Astrid powiedziała: opowiedz mi o Pipi Pończoszance. I Astrid zaczęła wtedy tę opowieść toczyć i tak naprawdę to trochę okazało się, że jej córka stała się takim sprawdzianem, czy to w ogóle zafunkcjonuje, a ponieważ ona podchwyciła tę opowieść i chciała, żeby dalej jej opowiadać, potem zapraszała do domu swoich przyjaciół, którzy też chcieli usłyszeć o przygodach Pipi i właściwie to trochę było tak, że Astrid nie konstruowała jej jako postaci literackiej, tylko jako opowiadaną ad hoc jakby bajkę o dziewczynce, tak? Którą de facto wymyśliła jej córka. I zastanawiam się właśnie, w jaki sposób ona mogłaby, bo potem w momencie, kiedy ta książka się ukazuje,
rok 45 w literaturze szwedzkiej jest rokiem w ogóle przełomowym dla takiej, powiedziałabym, nowej literatury dziecięcej, tak? Wcześniej ukazywało się sporo literatury dziecięcej, natomiast to była taka literatura belferska, tam zawsze miało się skończyć, jakby zło miało być przezwyciężone, dobro miało zwyciężać, dobro, grzeczność i te wszystkie cechy, których, jak wiemy, Pippi nie do końca je posiadała. To była taka rzeczywiście belferska literatura, chociaż bardzo piękna, mądra i też taka, która no, niektóre rzeczy na pewno w nas zostały. Natomiast Pippi to była, czy opowieść, pierwsza opowieść o Pippi, która ukazała się w 45, była przełomem, prawda? I to też sprawiło, że ta postać, czy ten topos właściwie, tak, bo nie tylko postać, ale wszystko to, co wokół niej potem stworzyła kultura, były tak przełomowe dla tego świata, w którym ona się pojawiła i wywołały niejedną burzę i dyskusje i debaty nawet w parlamencie szwedzkim, czy w ogóle coś takiego, czy oni mogą na coś takiego pozwolić, że właśnie z nami została, tak? Bo trochę na przekór temu, co mówili dorośli, bo dzieci bez problemu pokochały ją od razu. Ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, dopowiedzieć, bo może to rzeczywiście tak zabrzmiało, jakbym ja uważał, że oto Pippi powstała na skutek czytania przez Astrid Lindgren książki Ernesta Curtiusa o toposach właśnie. Na pewno nie, bo ta książka powstała później, po pierwsze, ale myślę, że to jest tak z toposami, że one mają, i zresztą Curtius to pokazuje w tej książce, że one mają spory związek z archetypami. A z archetypami jest tak, że one po prostu jakoś funkcjonują w naszej świadomości i jakoś możemy dać im wyraz, literacki wyraz. I myślę, że ktoś, kto był przedtem redaktorką, jak w przypadku Astrid Lindgren było, to był ktoś, kto miał do czynienia z bardzo wieloma postaciami literackimi i krótko mówiąc wiedział, jak je się tworzy, jak je się kroi. Dlatego powiedziałem, że ona jest fantastycznie skrojoną postacią, najwyrazistszą, najbardziej odcinającą się od tła, przy czym zwróćmy uwagę, że ona nie jest tam sama i że tej książki i tego filmu nie byłoby bez innych bohaterów. Chciałem najpierw powiedzieć, że na tle których ona tak wygląda, ale to nie jest relacja figura-tło. To jest chyba bardziej skomplikowana relacja, to znaczy oni się chyba przeglądają wzajemnie. To znaczy tak samo jak społeczeństwo się przegląda w Pippi, to Pippi i tak dalej. Więc oni należą do tego, co pewnie Sylwia i Justyna nazwałyby systemem. Natomiast ona się z tego systemu wyłamuje i będąc na pograniczu, bo ona jest taką, przecież tak naprawdę ona jest postacią nierealną. Jest postacią fikcyjną. Ona ma te cechy nadprzyrodzone, więc ona jest wyraźnie... Ale co jest taką cechą nadprzyrodzoną, Michale? To ma jakąś siłę, prawda? Bo tam są jakieś co jakiś czas... Tak. Nie, no, ona podnosi konia, prawda? No tak, podnosi konia, ma niezwykłą siłę. I właściwie jest to jedyna nadprzyrodzona cecha. Zgodzicie się ze mną? Bo to jest dla mnie ciekawe. Nie ma tam jeszcze czegoś? Ma jeszcze walizkę pieniędzy, ale to jednak nie jest nadprzyrodzone. To jest nadprzyrodzone zazwyczaj, zwłaszcza pod koniec miesiąca. No. Ale jeszcze nie robi czegoś jednego. Teraz coś mi się wydawało, że jeszcze takiego robi na pograniczu. To znaczy tak, być może rzeczywiście można to jakoś urealnić, ale po co? To ma być jednak takie bajkowe. Więc ona jest niewątpliwie takim elementem semiotycznym, który jest gdzieś poza tym systemem jako takim. Bo według mnie ona, to co zachwyciło najbardziej, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, dziewczyny szczególnie mówiły o tym, co to znaczy być Pippi, tak, że chciałoby się być jak Pippi. I właśnie to jest, zobaczcie, to jest ciekawe, że tak jak Pippi można w dużej mierze być, prawda, bo ona właściwie jest takim uosobieniem wielu po prostu cech, które są... które właściwie należą do człowieka, tak? Wszystkie należą. To nie są ona nie jest, nie wiem, Tomciem Paluchem, ona nie jest Carsonem z dachu, ona nie jest Piotrusiem Panem, tak? Ona de facto jest dziewczynką 9-letnią, która
jest pyskata, tak jak 9-letnie dzieci są, jest wesoła, lubi się bawić, a że ma możliwość, przez to, że ma właśnie, że nie ma rodziców, którzy każą jej spać i pić tran, ani nie ma, no właśnie jest jakby wybita z tego systemu, to de facto ona jest taką dziewczynką, jak można by było być, tak? Zresztą zauważcie, że coś, co mnie bardzo zaciekawiło, to Joanna Olek zwróciła na to uwagę w jednym artykule na temat właśnie postaci dziecięcych w literaturze, o tych dzieciach niegrzecznych, że przed Pipi było mnóstwo niegrzecznych dzieci, ale to byli chłopcy, to po pierwsze, a po drugie było dużo dzieci bez rodziców, bez jednego rodzica albo bez obojga rodziców, prawda? Tylko że zazwyczaj to była historia bardzo smutna, to była historia o tym, jak te dzieci w końcu muszą sobie w życiu poradzić, prawda? Muszą mieć oparcie, znaleźć jakąś pomoc w kimś. Natomiast tutaj właśnie mamy taką sytuację odwróconą właśnie do góry nogami, to znaczy z nogami na poduszce i z głową pod kołdrą, tak? Myślę, że jest jeszcze jedna postać, o której można by było wspomnieć, taka postać, która się pojawia również w literaturze, ja wiem, no już w literaturze renesansu ją można znaleźć, to znaczy postać błazna, kogoś takiego, kto jest właśnie poza, ale dzięki temu, że jest wolno mu więcej z jakichś tam powodów, jest też jakoś naznaczony, jest inny, jest karłem na przykład, ale rozśmiesza, rozładowuje na przykład, jest takim wentylem bezpieczeństwa, który w gruncie rzeczy służy do tego, żeby system przetrwał, żeby państwo, prawda, król i dwór funkcjonował tak jak należy. W amerykańskiej kulturze jest taka postać chyba w ogóle nieznana w Polsce, Dennis the Menace, czy wy znacie go w ogóle? Dennis Rozrabiaka. Chyba ktoś go, przepraszam, bo to jest postać komiksowa i chyba ten komiks był przetłumaczony na polski. I to jest taka postać, ja go pamiętam, bo ja się uczyłem z angielskiego z niego. Ale to był taki owszem niegrzeczny chłopiec, który przyklejał gumę do żucia w różnych miejscach, nieprzewidzianych do tego i dorośli się przyklejali do niej, strzelał z procy i rozbijał okna, ale generalnie wszystko się dobrze kończyło. To znaczy on był trochę takim, ja wiem, takim koszmarnym Karolkiem. To znaczy to robił źle, ale to i tak wychodziło na dobrze, jak u Goethego, prawda? Ja mi tej siły cząstką drobną, co złego chcąc czy niedobro. Więc to trochę jest inna, rzeczywiście inna sytuacja, inna postać. Pipi się rzeczywiście odcina od nich. Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne jest jednak, ja oczywiście z gender studies, dzień dobry, że ważna jest kwestia płciowości. Powiedziałaś, Michale, wcześniej o figurze stańczyka, błazna, takiej pewnego rodzaju zamiany i karnawalizacji codzienności, że zawsze w naszej kulturze gdzieś jest jakiś wentyl bezpieczeństwa, gdzie pod pewnymi jasnymi zasadami pewne osoby mogą robić właśnie coś odwrotnie niż cała reszta, głównie aby zabawiać, ale też żeby pokazywać, jak to tak można, żeby trochę oburzać, ale też żeby ekscytować. Według teorii socjologicznych oczywiście kobiety, a szczególnie małe dziewczynki, bo to też jest bardzo specjalna też kategoria, mają możliwość, czy no, mają takie cechy mniejszościowe, takie, które jakby muszą dwa razy zapukać do tego głównego nurtu kultury, żeby się dostać, a jeśli już, to mają bardzo specjalne zasady. I Pipi rzeczywiście te zasady rozwala od samego początku. Dla mnie zawsze bardzo fascynujące były rozmowy z moimi koleżankami w wieku wcale nie Pipi, tylko takie już mocne trzydziechy albo czterdziechy, które na pytanie, która z postaci literackich jest dla ciebie inspiracją kobiecych postaci literackich, odpowiadały właściwie wszystkie chórem, że Pippi Langstrumpf. I zaczęłyśmy wspólnie zastanawiać się, dlaczego my, stare baby, cały czas sięgamy do tych lektur z dzieciństwa i właściwie Pippi stała się dla nas jakimś toposem rebelii, podczas gdy choćby literatura szwedzka dała nam Lisbeth Salander, a w popkulturze Tarantino dał nam Szoszanę Dreyfus z Bękartów wojny, która zabija Hitlera i staje się po prostu jakąś taką boginią Kali i Meduzą w jednym. Literatura skandynawska dała nam Małą Mi, która też
też chyba jest jedną z takich bardziej no, postaci, które można by gdzieś tam w tym rebelianstwie niegrzeczności porównać do Pippi. I rzeczywiście coś jest w postaci stworzonej przez Astrid Lindgren, wcześniej się zastanawialiśmy, co to takiego jest w tej bohaterce, która sprawia, że ona właściwie odpowiada na bardzo wiele potrzeb również kobiet dorosłych. I to jest geniusz autorki, bo uważam, że doskonały autor czy autorka potrafi, nie wiem czy intuicyjnie, czy naczytawszy się, uderzyć w takie nasze potrzeby i struny, które są uniwersalne choćby pod względem naszego życiowego doświadczenia. I jeżeli miałabym zrobić taką typologię Pippi feministki, no to oczywiście oprócz tego, że po prostu była niezależna i rebeliancka, no to absolutnie gardziła tak zwanym beauty terror i te wcześniej przez Justynę wspomniane piegi, które stały się czymś pożądanym, byłyby tutaj no, absolutnym zaprzeczeniem standardów urody. Pippi była silna nie tylko fizycznie, o czym już wcześniej wspomnieliśmy, ale również psychicznie, bo była samodzielna w swojej samotności. No ale przecież my mówimy cały czas, że nie miała rodziny. Ona miała tak zwaną rodzinę z wyboru, to znaczy miała swoich przyjaciół, z którymi spędzała czas, którzy w jakiś sposób też tak społecznie mogli zapewnić jej wsparcie, ale też zapełnić deficyty spowodowane brakiem rodziców. Była proanimalistyczna. Tu chcę wprowadzić nie tylko konia do podnoszenia, ale przecież pana Nilsona, przyjaciela również, wcale nie ludzkiego. No i oczywiście miała swoją stylówę. No, to jest też ważny element. Warkoczyki się już tu pojawiły i kolorowe rajstopy, ale ona była też taką indywidualistką, która trochę szła wbrew temu, co ważne. No, ta antysystemowość nie tylko polegała na tym, że wchodziła na dach i kopała drabinę, żeby policjanci nie mogli jej z tego dachu ściągnąć, ale przecież nie lubiła szkoły i w ogóle nie mieściła się w systemie edukacji. Pod tym względem wszystkie te takie struny, no właśnie, jakiegoś buntu, niezgody poruszała na bardzo wielu kategoriach i uważam, że to jest kluczowe, że to jednak była mała dziewczynka, a nie mały chłopiec. My czegoś takiego wcześniej nie za bardzo mieliśmy, a jeśli potem, to tak jak mówię, nawet te już starsze dziewczyny gdzieś zawsze były porównywane prędzej czy później do tego prototypu buntowniczki, jaką jest Pippi Langstrumpf. No ja właśnie bardzo bym się chciała odnieść do tego, co powiedziałaś, bo ostatnio z moją przyjaciółką Natalią Szostak rozmawiałyśmy właśnie o tym, na jakich lekturach i na jakich postaciach byłyśmy wychowywane w latach 90., kiedy chodziłyśmy do podstawówki i że to właśnie była Pippi, akurat my dwie jesteśmy psychofankami Roni, córki Zbójnika, ale że tak naprawdę, kiedy dzisiaj zawodowo zajmuję się edukacją i pytam młodzież, kogo oni czytają, kogo śledzą, że to są tak naprawdę te same postaci i że to jest dosyć szokujące, że postać, która powstała w 45 roku, jest super aktualna w latach 90. i nadal aktualna w późnych latach 2000. No i o tyle też ciekawe, że trudno nam było znaleźć nowe takie postaci, że gdzieś pojawia się Hermiona w Harry Potterze, która jest fajną, silną dziewczyną, ale jednak tą kujonicą, którą musi mieć najlepsze stopnie i tą wzorową, która musi mieć jak najwięcej zajęć, a nie tą, która łamie zasady. A z kolei silne bohaterki, te nastoletnie, trochę starsze, jak Katniss z Igrzysk Śmierci czy Triss z Niezgodnej, to już są takie to typowo popkulturowe produkty mimo wszystko. Trudno byłoby się z nimi utożsamić, postawić sobie figurkę Katniss w domu. Też oczywiście jest trochę starsza, bo mówimy o nastolatce, 16-latce, ile dobrze pamiętam. Ale że cały czas nikomu się nie udało tego powtórzyć, że jak dzisiaj się nad tym zastanawiam, to nie potrafię stworzyć takiej, wskazać w ogóle takiej postaci, która mogłaby w przyszłości być dla dzisiejszych małych dziewczynek tym, kim Pippi była dla nas i kim była przez no, ponad 50 lat, właśnie 75. urodziny. No, jest to jednak szokujące. Znaczy nie jest to szokujące, jeżeli przyjmiemy tę perspektywę toposu. No tak. Oczywiście, prawda, to ona została zrobiona według takiego szablonu, świadomie bądź nieświadomie, który gwarantuje przetrwanie. Zauważmy, że Piotruś Pan również, nie wiem ile kończy lat, ale pewnie sporo, a również funkcjonuje jako taka ikona i to również, że tak powiem, w języku specjalistycznym, prawda? Ale kiedy tak o tym mówisz, to brzmi tak łatwo. Jest topos, mamy pewien zestaw cech, wykorzystajmy, zróbmy.
nikt tego nie potrafi powtórzyć, bo to nie jest wcale takie łatwe. To nie jest takie łatwe. Justyna, wspomniałaś o tych doświadczeniach swoich edukacyjnych, a ze względu na twoją książkę, gdzie właściwie spotykasz takich, może nie pipi, pończoszanków, ale na pewno osoby, które jakoś się wybijają na tle swoich rówieśników, jakiejś większej grupy. Czy ta postać pipi jakkolwiek przewijała się w twoich rozmowach z tymi młodymi ludźmi? Myślę, że tak. Teraz mi się przypomniał taki dialog, który z tej książki wypadł, kiedy jedna z młodszych bohaterek mi powiedziała, co robi, jak ktoś do niej pyskuje, i ona mówi: staram się być miła, ale w sumie może tego nie pisz, bo nie wiem, czy koledzy z klasy uwierzą. I dlatego mi się to skojarzyło, bo ja wiem, że ona w miarę swoich możliwości była miła, że to nie jest osoba, która hejtem reaguje na hejt i brzydkim słowem na brzydkie słowo, ale właśnie jest tak, to jest jedna z tych dziewczynek, które no właśnie mają coś takiego w sobie z pipi, że dobrze, wam się nie podoba to, co robię, to albo wam będę tak długo tłumaczyć, że to, co robię, jest fajne, aż zrozumiecie, albo po prostu będę dalej to robić i przestanę się wami przejmować. I coś takiego jest w tych moich bohaterach, nie tylko w tej dziewczynce, o której teraz wspominam, a specjalnie nie wywołuję z nazwiska wyjątkowo, bo część tego dialogu została między nami, może dobrze by tak było, ale że oni wszyscy mają właśnie coś takiego, że albo tak długo walczą, żeby wytłumaczyć, że to, co robią, może i jest dziwne, ale generalnie jest fajne, albo w pewnym momencie po prostu przestają się tym przejmować. Ja mam wrażenie, że Pipi ma coś takiego. I mówiąc uczciwie, jak rozmawiałam z dziewczynami, bo żaden z chłopców nie wskazał Pipi Langstrom, ale Pipi się gdzieś tam pojawiała, bo ja prawie każdą z tych rozmów, moi bohaterowie mają od 10 do 19 lat, zaczynałam od pytania, kim marzyłeś, kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem. To strasznie śmiesznie się pyta 10-latki o to na przykład, albo 13-latki, które mówią, że chciały być koniem dla rycerza i dzisiaj nie bardzo wiedzą już, co to znaczy, ale brzmiało super. To Milenka, którą bardzo pozdrawiam. Ale właśnie zawsze, jak rozmawialiśmy o tym, kim chcieli być, to pojawiały się też rozmowy o pierwszych książkach i pierwszych lekturach. I ta Pipi i ta Ania właśnie wracały cały czas, dlatego one gdzieś tam się zlewają też, nie tylko mi, ale właśnie ten wyraźny rozdźwięk, że nikt więcej, że nikt współczesny, że oni sami dla siebie są takimi wzorami i że łatwiej było im wskazać fajnych naukowców czy naukowczynie, że łatwiej im było wskazać idoli muzyki niż postaci z książek. I to też było ciekawe dla mnie bardzo. To jest ciekawe, bo ja z kolei miałam, parę razy zdarzyło mi się, że na różnych festiwalach, przy różnych takich spotkaniach, wydarzeniach kulturalnych, robiłam warsztaty dla młodszych z kolei dzieci, takich 7, 6, 7, 8-letnich na temat Pipi. Po prostu czytaliśmy razem fragment i potem bawiliśmy się w jakąś zabawę z wymyśloną właśnie, zainspirowaną Pipi, i robiłam to także w mniejszych miejscowościach i na wsi. I o ile w mniejszej miejscowości to jeszcze wiele dziewczynek przynajmniej kojarzyło Pipi, bo nauczycielka o niej opowiadała, to na przykład dzieci na wsi, które widać było, że pochodzą z nieczytających domów, to kompletnie nie słyszały nigdy. Dzieci 8-9-letnie nie słyszały nigdy o Pipi. I tak sobie właśnie pomyślałam, bo wydawałoby się, że skoro Pipi jest takim toposem, który pojawia się w różnych kontekstach, właśnie niekoniecznie literackich, to czy ona właśnie nie jest jednak takim toposem, który jednak jest zarezerwowany dla takiego człowieka, który ma wolność, a przez to, że ma wolność, ma też taką wyobraźnię. Tak? To znaczy ogromną wyobraźnię, co można zrobić. I w ogóle takie przyzwolenie, że można przełamać. Jeżeli reguła jest głupia, jeżeli reguła nie jest zasadna, to można ją złamać. Tak? I to akurat według mnie jest taka mądrość, która dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. I to jest właśnie mądrość wzięta z Pipi. Jeżeli czegoś nie wolno, ale bardzo się chce, to można. To można. No oczywiście, tak. No, ale obawiam się, że to akurat jest jednak zarezerwowane, ta mądrość, o której teraz mówimy i przytakujemy, jest właśnie zarezerwowana niestety dla jakiegoś takiego wąskiego grona ludzi, tak, którzy pozwolą sobie, żeby o tym pomyśleć.
Wiesz co, myślę, że to jest paradoksalnie zarezerwowane w przypadku młodych ludzi, czy właśnie ludzi, z którymi rozmawiałam przy okazji tej książki, że ta mądrość była jednak zarezerwowana dla tych, którzy usłyszeli ją od dorosłych. Ale w taki czasem pośredni sposób, właśnie przez to, że mama dała mi przeczytać Pipi, albo zabrała mnie na taki czy inny film, albo mamy regulamin w domu, nie wiem, korzystania z internetu, ale taki, który razem wypracowaliśmy. I teraz przy okazji zdalnej edukacji bardzo często to słyszę, że te zdalne lekcje działają tam, gdzie jest wolność, gdzie można nie przyjść na zdalną lekcję i obejrzeć ją sobie, kiedy się chce na przykład, ale właśnie ci młodzi mają świadomość, że to wolność mają, bo ktoś im to powiedział w taki fajny sposób i nie tak intuicyjnie, wtedy nie myślisz o takich dzieciach jako o tych, które łamią zasady, tylko jako o tych, które właśnie uważają, że zasada jest głupia, więc wypracowują wspólnie nowe albo w ogóle się nimi nie przejmują, ale nie powiemy o takich dzieciach, że są pyskate czy niedobre. Możemy o nich powiedzieć, że są niegrzeczne, ale to znowu będzie ta niegrzeczność, od której zaczęliśmy, ta, która nie jest taka straszna. Ta niegrzeczność Pipi. Tak. Czyli taka toposowa niegrzeczność. Ale zwróćmy uwagę, że to jest tak, że literatura dziecięca, ta pierwsza literatura, z którą mamy do czynienia, to jest taka literatura, która nam daje wzorce i podpowiada nam takie role, w które potem możemy wchodzić. Jeżeli ktoś czyta wyłącznie, powiedzmy, bajki, w których są rycerze ratujący księżniczki, to później wie, że tak są podzielone role na świecie. To doskonale sobie z tego zdają sprawę feministki, prawda? Które mówią, czy feminiści, którzy mówią, że no, to nie jest dobrze, dlatego że to się wiąże później z przyjmowaniem tylko takich dwóch typów ról i widzeniu się w tym. Ja teraz sobie myślę, że bo ja mam zajęcia od lat z teorii literatury, i między innymi daje studentom do czytania taki tekst Ericha Fromma o płciach właściwie. I między innymi tam jest interpretacja bajki o czerwonym kapturku, taka słynna interpretacja, która mówi o tym, co ten czerwony kapturek tak naprawdę, dlaczego on jest czerwony. To jest dziewczynka, która się zmienia w kobietę, która musi przejść przez las, czyli przez taki świat stworzony przez mężczyzn. W tym świecie jest zagrożenie w postaci tego upersonifikowane przez wilka i tak dalej, i tak dalej. I co jakiś czas właśnie studentki się buntują i mówią, jak ja mogę psuć tę bajkę, każąc czytać im taką interpretację. Przecież to jest piękna bajka dla dzieci, a tutaj nagle takie nieprzyzwoite w gruncie rzeczy treści się w niej znajdują. Ja właściwie teraz sobie myślę, że trzeba by było zadawać studentom, czy studentkom może bardziej, pytanie, czy one znają Pipi. To znaczy, czy one znają w ogóle taki wzorzec i czy traktują tę postać jako wzorzec, jako jedną z tych ról, którą można przyjąć. Bo być może to jest tak, że feministką można zostać tylko wtedy, kiedy się w dzieciństwie czytało Pipi. To jest też bardzo ciekawe w kontekście innej autorki, Angeli Carter, między innymi, która bawi się właśnie tymi baśniami, legendami i przerabia je, czy właściwie przepisuje bardzo tak emancypacyjnie, czy współcześnie, może wręcz powiedzielibyśmy feministycznie, to znaczy jakoś odzyskuje te wszystkie historie, tak aby były też spożytkowane dla kobiet, aby one po prostu mogły się odnaleźć, ale tu już jakby no, wchodzimy na takie rejony też, które trochę łączą się z Pipi, to znaczy, że zawsze jednak jest jakiś wzorzec, od którego odbijamy albo do którego dążymy. W tym wypadku to zawsze będzie wzorzec męskiego bohatera. Czy to będzie chłopczyk, czy to będzie starszy pan, ale to jest takie trochę coś, co dzieje się w obecnej popkulturze i takiego nurtu girl power, to znaczy takiego bardzo umacniania i dziewczynek, i kobiet w tym, żeby mogły się realizować, żeby mogły żyć według własnego scenariusza. W wielu wypadkach nie jest to, uważam, jakoś ani dobre, ani złe, ale no niestety dla mnie, bo to jest też mocno jakoś tam ograniczające, należy się odnieść do tego pierwowzoru, który jest pierwowzorem męskim. To można to wyrazić w takim przykładzie, dziewczynki też mogą. Chłopcy to robią, dziewczynki też. To jest taki trochę jakby jakaś kobieta podniosła tam rękę w ostatnim rzędzie, powiedziała, przepraszam bardzo, ja również mogę
To jest, no, gdzieś tam jest akcja, reakcja, jest to głęboko ograniczające. Mam wrażenie, że w przypadku pipi, jeśli już mam powrócić do naszego głównego tematu rozmowy, jakby ta siła rażenia była taka duża, że właściwie ja patrząc na pipi zapominam, że ona mogłaby, czy jest na pewno choćby literaturoznawczo, jeśli chodzi o historię literatury dla dzieci, odniesieniem do chłopca, to znaczy ona jest taka na 100% i taka wsobna, własna, indywidualna, że trudno jest sobie przypomnieć, że mógłby być taki chłopiec, a nawet genderowo interesujący chłopiec, najbliższy przyjaciel Pipi, no jest, moglibyśmy powiedzieć, kulturowo kobiecy, w tym sensie, że jest bardziej pojaźliwy, bardziej taki układny, zasadny, właśnie według tego, co dorośli mówią. W tym sensie to jest też ciekawe, że to jest taka zamiana ról, ale bardzo z jednej strony subtelna, a z drugiej strony też na tyle charakterystyczna, że możemy zapomnieć, że Pipi jest jakimś odniesieniem do kanonu. Ona jest nowym kanonem. Ale ja myślę sobie, że to, co jest istotne, to to, że, bo mówię, no już jakby zostawiając na moment topos i wracając jednak do książki, pamiętajcie, że czytając, każdy z nas właściwie zna chociaż niektóre momenty, niektóre sytuacje, czy w ogóle tak ogólnie biografię Astrid Lindgren. Astrid Lindgren była właśnie taką Pipi, tak? Ona to wyniosła, bo wspomnieliśmy wcześniej o tym, że ona nauczyła się tworzyć taką postać literacką, ale te takie jakby gro pomysłów, również na psoty i przygody Pipi, ona wzięła z własnego dzieciństwa. Astrid Lindgren, znaczy biografia Astrid Lindgren taka ogólnie znana, to była właśnie dziewczynka, która lubiła psościć i tak, która wchodziła na drzewa, która uwielbiała zwierzęta, która bawiła się, gadała ze zwierzętami, która wymyślała bardzo dużo przygód, wymyślała po prostu cały czas jakieś wyprawy i te wszystkie rzeczy, które później weszły do Pipi, więc tutaj nagle, znaczy i też przez popularność Pipi, książek o Pipi i kolejnych książek Astrid Lindgren, dowiedzieliśmy się, mam nadzieję, przynajmniej ci, którzy tym się zainteresowali, że to nie zawsze było tak, że chłopcy byli ułożeni, a dziewczynki były buntownikami, przepraszam, chłopcy byli buntownikami, a dziewczynki były ułożone, tylko że nigdy nie pokazywało się tego na zewnątrz, prawda? Nie, jakby nie było przyzwolenia właśnie na to, żeby o tym mówić. I ja myślę, że ta jakby sukces Pipi, który potem przerodził się, jakby myślę, że wziął się z toposu, zgadzam się absolutnie z Michałem, wziął się z toposu, ale też stał się czymś zupełnie innym. Stał się wielkim symbolem. Tutaj mogę wspomnieć i też chciałabym was o to zapytać, o polityczność albo apolityczność Pipi. Właśnie nie bohaterki oczywiście, tylko tej właśnie postaci, być może w każdym z nas. Bo w Szwecji politycy bardzo chętnie, bardzo często powołują się właśnie na Pipi. Oni jeżeli mają przytoczyć jakąś dobrą taką bohaterkę, z której chcieliby czerpać, powołują się właśnie o dziwo na Pipi. Również politycy prawicowi, co doprowadziło do pewnych niesnasek z rodziną. No w każdym razie oni właśnie mówią o tym, być może z braku laku, być może jest tak, że pytani, wiecie, Szwecja, równouprawnienie, trzeba o parytecie pamiętać, niezależnie od tego, do której partii się należy i jakie myśli się i jakie idee się reprezentuje. Natomiast zapytani właśnie o jakąś taką bohaterkę istotną dla świata, wymieniają bardzo często Pipi. W pewnym momencie wręcz feministki się zdenerwowały i powiedziały, no pogrzebcie trochę gdzieś głębiej i wymieńcie przynajmniej 5 tych kobiet, nie? Ale często właśnie zatrzymywano się na Pipi, inspirując się, znaczy twierdząc, że się, mówię o politykach, twierdząc, że się nią inspirują i twierdząc właśnie, że chcą z niej czerpać, to znaczy te idee wolnościowe, równościowe, idee właśnie jakiegoś takiego mądrego pokazania współobywatelom, że ta droga jest dobra, a ta droga jest niedobra, prawda? A to jest trochę taka zabawna historia o tym, że Pipi stała się dla nich łatwym wyborem, bezpiecznym wyborem?
Tak. Powiesz no, pipi i nikt ci nie powie, że to jest skandal albo że co ty wymyślasz. Powiesz pipi wszyscy mówią, no tak, właściwie to bardzo dobry wybór. No tak, ale Astrid Lindgren też była właściwie znaczy pierwszą pisarką i pierwszą taką w ogóle postacią kultury, która na tak wielką skalę rzeczywiście z politykami zadarła, bezpardonowo zadarła, bo w pewnym momencie wyliczono jej, że podatek, który musi zapłacić od sprzedanych książek wynosi 104% przychodu i zadarła ostro i rzeczywiście dużo zmieniała. To jest też fantastyczne, że ta Pippi i Astrid ciągle się przenikają i pokazują właśnie przenikają w tym sensie, że Astrid była Pippi, nie? Zanim stworzyła Pippi, to ona już nią była. Zawsze walczyła, właśnie zawsze stawała po stronie tych słabszych, biedniejszych, zawsze stawała po stronie zwierząt. Była taką właściwie pierwszą światową osobą, która tak głośno i tak dosadnie mówiła na temat praw dziecka, prawda? Ale wróćmy do tej polityczności, bo chciałabym usłyszeć od Was jakiś komentarz właśnie na temat tego, jak w polityce można by było wykorzystać Pippi. Czy Was to dziwi, czy Was to zachwyca, czy też byście tak chcieli, żeby u nas tak było? No oczywiście można by w polityce wziąć niektóre wartości, o których już właściwie opowiadamy tu sobie, ale no, myślę, że tutaj raczej byłabym pesymistką, to znaczy dla mnie Pippi zdecydowanie jest anarchistką, jest poza układami partyjnymi. Polityczność mogłabym widzieć tylko jeśli chodzi o pewnego rodzaju podejście do życia społecznego, życia w społeczeństwie i wtedy ta emancypacyjna siła by tutaj wybijała, mówiliśmy wcześniej o tej wspólnotowości, o dzieleniu się dobrami materialnymi, czyli monety na strzelnicy zamiast wziąć nagrodę, to Pippi zostawia monety, złotą monetę, gotuje dla przyjaciół, właściwie nie dba zupełnie o ten majątek, który zostawił jej tata. No pod tym względem to jest jakaś taka Robin Hoodka i to rzeczywiście można by wykorzystywać w jakimś utopijnym projekcie społecznym, którego oczywiście ideę uwielbiam, ale fakt jest taki, że no wiesz, kiedy Justyno mówisz o tym, że prawicowy polityk powołuje się na Pippi, to mam po prostu ciarki, bo to są tak dwa różne światy, że zupełnie nie wiem, jak mu się to tam w głowie pomieściło i połączyło. Ten anarchizm... Ja mówię o szwedzkim prawicowym polityku. Czyli u nas skrajna lewica. No chyba. W każdym razie no, ten utopijny projekt, również anarchistyczny, byłby no, takim czymś, co u Pippi jest bardzo też ciekawe, bo on pokazuje jakby na, właśnie na ile ta utopia miałaby prawo wejść w życie. W kontekście partyjnym, no oczywiście cudownie byłoby, gdyby politycy i polityczki czerpali jakiekolwiek inspiracje z redystrybucji dóbr, z podejścia proanimalistycznego, z takiego też w ogóle wyzwolenia, no ale sami słyszymy, jak ja to mówię, to już się uśmiecham, więc chyba jak myślę sobie o Pippi, która wchodzi do rządu polskiego, to no tak, bardzo bym chciała, aczkolwiek jest tam kilka takich osób. No ja wczoraj przy okazji Dnia Matki rozmawiałam z posłanką Iwoną Hartwig, która 2 lata temu protestowała w Sejmie przez 40 dni jako opiekunka dziecka, już osoby dorosłe, jej dziecka z niepełnosprawnością i dzisiaj z samego rana weszła na mównicę sejmową z plakatem mówiącym o tym, że prawa osób z niepełnosprawnością to nadal temat, którym trzeba się zajmować, więc takie akty rebelianckie u kobiet posłanek są, no ale z drugiej strony pewnie ktoś od razu skontrowałby mnie Krystyną Pawłowicz czy jej rebelią jedzenia oraz w ogóle nie przestrzegania od savoir vivre po jakichś elementarnych zasad współżycia społecznego, więc no to jest taka też pułapka właśnie idealistycznego myślenia o rebelianstwie. No ja w polskich warunkach to chętnie zagłosowałabym na polityka lub polityczkę, którzy nie tylko powiedzieliby, że są jak Pippi, ale nawet jakby powiedzieli, że dzieciom czytają o Pippi. To tak. Już by było powodem zainteresowania, bo jak czasem pytamy polityków, co czytają albo czy w ogóle czytają, a o czytanie z dziećmi to już w ogóle, to raczej łapiemy się za głowy i robi się smutno. Ale mam tak właściwie, że podzielam twoje poglądy, Sylwia, więc w tej kwestii chyba nic więcej poza tym, że marzy mi się ta utopia z tą redystrybucją dóbr i innymi takimi dodać nie mogę.
Ja bym jedną rzecz dopowiedział tylko, że oczywiście zdarza się tak, że politycy instrumentalizują jakoś postaci literackie i wykorzystują je rzadko, zwłaszcza w naszym mało czytającym społeczeństwie, bo to pewnie ma niewielki wpływ, ale myślę, że w przypadku tej postaci i w przypadku świata polityki, no to myślę, że powoływanie się na Pipi może mieć taką funkcję, jakby to powiedzieć, no nie wiem, znaczy wyciąga się tylko jedną cechę jej, na przykład to rebelianstwo, czy też taki rodzaj, ja wiem, rewolucyjności. Rewolucyjność jest, może być wykorzystywana przez wszystkie strony, że tak powiem, sporu politycznego, jako coś, co jest zwrócone przeciwko władzy, która w tym momencie funkcjonuje, i politykom czy opcji politycznej, która dzierży władzę. Więc to myślę, że to na tym polega, to podejrzewam, ale wyciągamy jedną cechę i ją czynimy tą najważniejszą. Natomiast rzeczywiście ja sobie nie wyobrażam, żeby Pipi mogła być ikoną jakiegokolwiek systemowego ruchu politycznego, a systemowego, antysystemowego, owszem. Natomiast warto tutaj wspomnieć, że Inger Nilsson, czyli aktorka, która zagrała w latach 70. Pipi w serialu i w tych filmach też kinowych, bo to jedni aktorzy byli, została wkrótce polityczką właśnie lewicowej partii w Szwecji. Chociaż kontynuowała również karierę aktorki na boku trochę i chciałabym wam powiedzieć i usłyszeć, co byście o tym sądzili, bo zagrała w takim filmie, który nazywa się 45 lat później i to jest film, krótki film artystyczny zrobiony przez taką szwedzką artystkę Marianne Lindberg de Geer, w której to właśnie Inger Nilsson, czyli ta dorosła Pipi, 45 lat po nagraniu filmu, i siedzi na komisariacie policji, bo została zatrzymana za wtargnięcie do willi Śmiesznotki i musi odpowiadać na pytania podczas przesłuchania, dlaczego to zrobiła i gdzie mieszka i kim jest i skąd się tam wzięła. No i powiem wam, że to jest akurat bardzo przygnębiający obraz, dlatego że okazuje się, że ta Pipi, tak jak zresztą każdy topos, tak, ale jeżeli wrócimy właśnie do postaci Pipi, ona nie za bardzo ma prawo dorosnąć, tak, bo okazuje się, że ona dorastając właśnie na tych morzach południowych, podróżując, po prostu beztrosko wraca sobie, już być może ma tylko pół walizki pieniędzy, a nie całą, wraca do willi Śmiesznotki i oczywiście willa Śmiesznotka należy teraz do kogoś innego, ponieważ państwo ją przejęło i no tak jak to w normalnym świecie jest, sprzedało po taniości jakiejś rodzinie, która już tam mieszka, a Pipi kompletnie się w tym nie znajduje, wręcz powiedziałabym, że ona ma takie, w tym filmie artystycznym, ma takie odruchy i mówi trochę jak osoba psychicznie chora. Jest to oczywiście wizja tej artystki, tak, co do Pipi, natomiast rzeczywiście chyba ani jeżeli chodzi o samą postać, ani tym bardziej oczywiście o topos, nie za bardzo możemy pozwolić na to, żeby ona dorosła, bo ona nie ma w sobie, prawda, tej przestrzeni, która pozwoliłaby jej jakkolwiek dorosnąć i być nadal lubianą. Widzicie? No bo czym innym jest postać literacka, a czym innym jest postać realna, prawda? Nawet jeżeli jest nośniczką jakichś cech, no to jednak funkcjonuje nadal, dorasta i podobnie pewnie jak z Piotrusiem Panem, który musi pozostać Piotrusiem Panem i nie może zacząć dorastać. No? Tak. Jest trochę i Tomi prawdopodobnie dorośli, prawda? Oni stali się tak bardzo porządnymi mieszczanami z fajnymi wspomnieniami z dzieciństwa, tak. Obawiam się. I może nawet fajnymi poglądami. No. A może Pipi, gdyby dorosła, byłaby gwiazdą rocka albo znaną piosenkarką. Są takie zawody, w których nie przeszkadza nam, że ktoś dorasta i nadal jest rebeliantem i robi szalone rzeczy. No, ktoś musi dopilnować, żeby płacił podatki i nie włamał się do tej willi, ale to nie jest tak, że to jest ta rebelia u Pipi nie jest
czymś, co wyklucza się w życiu dorosłym. Ten zestaw cech, który ma w całości, rzeczywiście wydaje się nierealny, ale to jest to, o czym mówimy od samego początku. Ona jest w ogóle cała nierealna, bo przecież nie mielibyśmy dziecka, które mogłoby się wychowywać bez dorosłych całkowicie w prawdziwym świecie. W książce funkcjonuje. Ale zupełnie swobodnie, łatwo jestem w stanie sobie wyobrazić takie dzieci jak Pipi, właśnie twórcze, łamiące zasady dzisiaj, dorastające, łamiące zasady nadal i wyznaczające rytm. Artyści, twórcy to są przecież te cechy dla nich nie takie nietypowe i rzadkie. My oczywiście oczekujemy, że oni się ustatkują i będą porządni i będą żyli w systemie, ale nie zawsze tak jest. Może nie byłoby tak strasznie z tą Pipi, no. Okej, okay. No ja też mam taką nadzieję, bo ten film jednak jest przygnębiający, chociaż jest to jakby artystycznie, jest to niezwykle ciekawa wizja. Słuchajcie, minęła godzina, od kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Ja chciałam teraz, właśnie nie wiem, czy potrafię to robić, bo tutaj oczywiście osoby różne, ogląda nas bardzo dużo osób i komentują i każdy ma swoje wspomnienie. Będziecie mogli wszyscy to poczytać to wszystko na profilu ambasady Szwecji i cóż, że ze Szwecji, to się bardzo cieszę, bo sama jestem tego ciekawa. Teraz jest na tyle dużo komentarzy, że ich wszystkich nie przytoczymy i nie przeczytamy ich pewnie, natomiast bardzo Was do tego zachęcam. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć o tym, że to jak Pipi była odbierana, jakby nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała, jak Pipi była odbierana na całym świecie, przeczytałam ostatnio, że Pipi jest dostępna w 77 językach na całym świecie, więc jest to pokaźna liczba, więc rzeczywiście można ją czytać nawet w języku kreolskim i ostatnio grenlandzkim, nie tylko w tych dużych językach i takich narodowych językach, ale naprawdę już w każdym. Różnie jest odbierana. Akurat Polska i chyba Rosja należą do takich krajów, gdzie Pipi spośród wszystkich książek Astrid Lindgren miała wielki sukces. Natomiast należy wspomnieć o tym, że za każdym razem ktoś musiał ją przetłumaczyć właśnie na te 77 różnych języków. I to jest jeszcze inna, zupełnie nie na tę rozmowę, taka rzecz, którą prawdopodobnie wszyscy we czwórkę siedzimy, moglibyśmy rozstrzygać w nieskończoność. Mianowicie te wszystkie drobne cenzorskie, niecenzorskie, tłumackie poprawki, które następowały podczas przekładania pierwszej książki o Pipi, kolejnych książek o Pipi, które są kolejną takim ciekawym wątkiem właśnie z tej postaci, dlatego że po pierwsze pokazują, gdzie była cenzura, wobec czego była cenzura, bo na przykład wiem, że tłumaczka z Izraela mówiła o tym, że jej bardzo trudno było tak dużo śmierci tej mamy umieścić, tego powtarzania o tym, że mama nie żyje i że jest aniołem, powtarzać w książce. Z kolei w Niemczech Pipi musiała mieć zmieniony kolor ubrania z różnych powodów, a we Francji, oprócz tego, że oczywiście musiała zmienić imię, to zupełnie zmienić imię, to jakby zupełnie nie zaakceptowano w tym pierwszym przekładzie tego, żeby ona miała taką władzę nad władzą, czyli nad policjantami. I w pierwszym wydaniu, z tego co wiem, w ogóle usunięto ten rozdział. I to właśnie dla mnie jest taką ciekawostką, w jakim momencie książki były tłumaczone, w jakich krajach były wydawane, jakby ta historia właśnie przekładów Pipi chyba bardziej niż jakiejkolwiek innej książki pokazałaby właśnie taką może wręcz właśnie polityczno-cenzorską historię świata, prawda? Nie wiem, czy wy macie jakieś jeszcze historie znacie o tym, jak Pipi była tłumaczona, bo prawdopodobnie u nas też jakaś pewna rzecz, o której jeszcze nikt nie prześledził, musiała być uładzona jakoś tam. No, ja mam takie doświadczenie czytania Pipi przy różnego rodzaju okazjach, od warsztatów przez prezentację filmu i rozmowy o Pipi.
I w tym tłumaczeniu chyba, którym ty, Justyna, się posiłkowałaś na początku naszej rozmowy, Ireny Szuch-Wyszomirskiej, tam pada sformułowanie już na samym początku pierwszej części Murzyn. I no, te postkolonialne wątki są tam bardzo wyraźne. I przyznam się, że miałam duży dysonans czytając to, więc stwierdziłam, że wybrnę z tego w ten sposób, że zanim zaczęłam czytać, a to sformułowanie pada na samym początku książki, że po prostu powiem dzieciom, że kiedyś tak mówiono, no i to było okej, okay, teraz już nie i dlaczego, to znaczy zrobiłam jakąś taką mini pogadankę, co właściwie już mnie samą zażenowało, a z drugiej strony wiedziałam, że po prostu nie chcę zostawiać tego tak jak to jest, więc raczej zastanawiam się, na ile to teraz, gdyby miało być raz jeszcze tłumaczone, byłoby, mówię teraz o języku polskim, ale pewnie też w innych też się to pojawiało, co trzeba by zrobić, to znaczy polityczna poprawność, ale też nasza współczesna świadomość, że to wszystko się nakłada i jak wiemy, tłumaczenia, przykłady są odzwierciedleniem tego, w którym czasie powstają. Mhm. Michał, ty masz jakąś refleksję na ten temat, skoro ty sam przecież jesteś tłumaczem i też takich kanonicznych rzeczy, prawda? Nie, ale to akurat nie przyglądałem się Pipi pod tym względem. Natomiast to, o czym mówiła Sylwia, jest oczywiście bardzo ważne, chociaż no i też pojawia się oczywiście w naszym Murzynku Bambo, który jest takim wierszykiem, który trudno usunąć z kanonu, prawda? Natomiast ja myślę, że to jest bardzo ważne, że są takie wierszyki, dlatego że one nam, czy taka literatura, że one nam pozwalają właśnie takie pogadanki przeprowadzić. Ja bym się nie czuł zażenowany, ja raczej się czuję zażenowany wtedy, kiedy ktoś o tym mówi, nie komentując tego, prawda? Bo to pokazuje zmiany świadomości naszej i to, jak powinniśmy reagować na tego typu sformułowania. Kilka lat temu, w okrągłą rocznicę odzyskania niepodległości, czyli 2 lata temu, była taka historia w jednej ze szkół, że kazano dzieciom śpiewać rotę i jeden chłopiec powiedział, że nie będzie śpiewał takiego tekstu, w którym pojawia się sformułowanie nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, dlatego że on ma najlepszego przyjaciela Niemca i co więcej, ten najlepszy przyjaciel siedział obok niego w ławce. I teraz władze szkoły zamiotły sprawę pod dywan, natomiast uważam, że to był idiotyzm, ponieważ właśnie tego typu sytuacje i tego typu teksty pozwalają coś powiedzieć, pozwalają nam powiedzieć właśnie o tych zmianach, które się dokonały i pozwalają nam też powiedzieć o coś o naszej historii, coś bardzo interesującego. Tak, to jest odwieczna dyskusja o W pustyni i w puszczy w polskiej szkole, jak to teraz omawiać. Mamy bardzo długą listę takich tytułów, której ta rozmowa jest bardzo, bardzo potrzebna. Jakby można było w ten sposób rozmawiać o Pipi, to też pewnie byłoby wspaniałe. Astrid Lindgren, ja tu od razu zaznaczę, że w ogóle król murzyński i murzyn, słowo murzyn wywołało dyskusję już dawno temu. Astrid Lindgren sama w niej uczestniczyła, ponieważ żyła bardzo długo, świat się zmienił już w czasie jej życia i ta debata przetoczyła się wielokrotnie, tak? To znaczy ona miała świadomość, sama przyznała się do tego, że taka była poprawność i to było ok w 45, natomiast już w latach 60. i 70. absolutnie nie było. Ta debata na nowo wybuchła kilka lat temu, kiedy telewizja szwedzka postanowiła na nowo transmitować serial i trzeba było coś z tym słowem zrobić. I telewizja uznała, no akurat w formacie telewizji nie za bardzo jest przestrzeń na debatę, prawda? Taką jak, nie wiem, na przykład podczas czytania na lekcji. Więc była ogromna debata między właścicielami praw, rodziną Astrid, znawcami literatury, znawcami jej dzieła i właśnie osobami, prawnikami i osobami, które zajmują się też, nie wiem, psychologią i socjologią, jeżeli chodzi o kontakt widza z telewizją. Debata była bardzo, bardzo duża, w rezultacie której zmieniono de facto tę nazwę. Ten ojciec już nie jest murzyńskim królem, tylko królem.
I chociaż z książek nie tych oczywiście tego słowa nie wymazano, bo tam już nie wtargnięto. Słuchajcie, chciałabym na koniec zapytać was, czy macie jakąś swoją ulubioną, właśnie już odchodząc troszkę od książki, chociaż pamiętając najróżniejsze przygody Pipi, chciałabym wrócić do was, do waszego życia dzisiaj, waszego dzieciństwa pod koniec XX wieku, naszego dzieciństwa i naszej dorosłości w XXI wieku i jak to będzie dalej się rozgrywać. Chciałabym was zapytać właśnie o jakąś taką przygodę Pipi, która zapadła wam w pamięć i która jest jakoś inspirująca. I być może na zachętę albo ku inspiracji powiem sama, że dla mnie coś, co do dziś sprawia mi sprawia ogromną frajdę, to bycie hojnym w takim sensie, że dawanie prezentów. Dawanie kiedy prezentów, ty masz urodziny. Ty masz urodziny, właśnie. To jest to, co Pipi robiła i co było właściwie pierwszą, to się zadziało w pierwszej części książki, znaczy w pierwszej części z wszystkich przygód i co zupełnie otwierało też te dzieciaki na zupełnie inne myślenie też o posiadaniu na przykład rzeczy. Macie coś takiego? No dla mnie będzie to pianino, o którym mówiłam na początku, że właśnie i te prezenty też tak bardzo je zapamiętałam, ale właśnie, że kiedy Pipi właśnie pokazuje, że wszystkiego możesz się chcieć nauczyć, wszystkiego możesz chcieć spróbować i to jest fajne. I naprawdę o tym pianinie wiele razy mówiłam w różnych dziwnych czasem kontekstach, ale no tak, no trudno jest się nauczyć gry na pianinie, nie mając pianina po prostu. No w moim przypadku, ponieważ do tego tekstu wracam często na różnych etapach życia, ostatnio chyba ważna jest dla mnie ta przygoda Pipi na proszonym podwieczorku, kiedy trzeba się ładnie zachować, robić small talki, ładnie ubierać i udawać, że jest się normalną, a ja myślę sobie, że właśnie coraz częściej już mi się tego nie chce robić. Co nie znaczy, że przekraczam jakieś zasady społeczne, po prostu no tak, że już coraz mniej udaje, więc pod tym względem to ciekawe, zbliżam się, ale tylko pod jednym, właśnie tym podwieczorkowym zbliżam się do Pipi. Mnie się wydaje, że ta jej niegrzeczność jest oczywiście czymś, co jest bardzo atrakcyjne, również w sytuacji smoltoków i rozbijania czy przekłuwania różnych baloników, które tak się pojawiają w takich sytuacjach, powiedziałbym, towarzyskich czy społecznych. I to jest coś, co trudno nazwać przygodą, ale na pewno jest czymś, co mi towarzyszy. Ale też rzeczywiście to, o czym Justyno mówiłaś, to znaczy ten rodzaj bezinteresowności, takiego właśnie oddawania innym i mania z tego jakiejś przyjemności, tak, bo to jest niesamowite. Mnie się Pipi przypomniała, kiedy oglądałem wiele lat temu jeden z najpiękniejszych filmów, jaki widziałem, mianowicie Uczta Babet. Bo bohaterka tego filmu jest trochę taka Pipi, prawda? I to, co robi, jest czymś niezwykłym. Ale właśnie to, że ona to robi w jakimś sensie dla własnej przyjemności, dla siebie. To jest niezwykłe, dlatego że rzadko spotykane, prawda? Ale jakże proste w naśladowaniu, tak? Właśnie tak, wszyscy to możemy robić. Tak, tak. No więc co? Jakie nasze przesłanie na koniec? Wszyscy możemy się dzielić, wszyscy musimy próbować cały czas i jakby nie. No właśnie to jest ta ponadczasowość też oznacza to, że do Pipi można wracać w każdym wieku i coś z niej wziąć, jakby tłumaczyć sobie rebelianckość na wszystkie możliwe sposoby. Odwaga. Taka odwaga cywilna, przeciwstawianie się jakiejś takiej w ogóle przemocy jakiejkolwiek. Co jeszcze możemy wymienić? Stawanie po stronie, no przede wszystkim też docenianie dzieci, prawda? To jest coś, co ona też pokazała, żeby nie, i to Justyna też robi w swojej książce wspaniale, właśnie pokazanie, że dzieci potrafią. Jesteśmy w XXI wieku, ale niestety mam wrażenie, że to jest coś, co ciągle jeszcze nie jest do końca opanowane. Obawiam się, że jeszcze zarówno przez nauczycieli wszystkich, jak i przez wszystkich rodziców. Więc tutaj bym to wymieniła też. To prawda, jest jeszcze coś takiego, na co chyba nie zwróciliśmy na to uwagi, ale
wydaje mi się, że warto o tym wspomnieć. Mianowicie Pippi jest taką postacią skonstruowaną, znaczy inaczej. Bo to jest tak, że jak postrzegamy no, często siebie jako dzieci, ale też jak jesteśmy postrzegani jako dzieci, to jesteśmy postrzegani jako tacy jakby nie do końca jeszcze wymyśleni. Jeszcze nie bardzo wiemy, kim będziemy. A Pippi wiadomo, kim jest już. No, ja nawet o tym kiedyś pisałem, że z najgłupszym pytaniem, jakie się zadaje dzieciom, to jest pytanie, kim będziesz. Tak jakby to było ważne, ważniejsze niż to, kim jesteś. Tak. Pippi pokazuje, że ona już kimś jest i że to jest ten ktoś, kto kończy dzisiaj 75 lat, ale pewnie przeżyje jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo, no. Ja bym jeszcze na koniec wspomniała o wyobraźni, którą ona korzysta z niej garściami i to jest właśnie ten, to jest przede wszystkim ta walizka pełna pieniędzy. To jest ta wyobraźnia, która jeżeli tylko zechcemy, to zawsze ją mamy, tak? Mamy tak naprawdę kieszenie pełne wyobraźni, tylko że obawiam się, że i to nie jest właśnie związane z wiekiem, tylko z czymś na zewnątrz i być może też trochę z wychowaniem, że pewni ludzie w pewnych sytuacjach, w zbyt wielu sytuacjach zapominają właśnie sięgnąć do tej kieszeni po wyobraźnię. A to myślę sobie, że to jest też taka kolejna nauka, którą dzisiaj od Pippi wciąż możemy od niej czerpać i się nią inspirować. Właśnie wyobraźnia. To jest też taka, ta przestrzeń wyobraźni, to jest taka przestrzeń, o której wielu mądrych ludzi, których ja lubię słuchać, o której wspomina, tak? Więc pamiętajmy o sięganiu do kieszeni po wyobraźnię. I też dobrze się bawmy, tak? Mimo wszystko, tak jak mówiła Pippi. Słuchajcie, serdecznie Wam dziękuję. Bardzo, tak powoli widziałam, jak się ściemnia w każdym z Justyny w ogrodzie. Nie, już nie widać. Nie, jeszcze troszkę cię widać. Bardzo Wam dziękuję. Życzę, szkoda, że nie jesteśmy razem, bo byśmy teraz odśpiewali sobie 100 lat zdmuchnęli, znaczy dla Pippi 100 lat i świeczki zdmuchnęli i tak dalej, ale coś odwleczę, słuchajcie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam Was wszystkich. To jest ten gest, tak Michał? Ten tak, tak, tak. Gest. Państwu bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Każdemu polecam teraz zgaszenie świeczki i odśpiewanie 100 lat dla Pippi i myślę sobie, że każdy z nas powinien przy tym pomyśleć sobie jakieś takie marzenie, ale właśnie nie dla siebie samego, tylko dla nas wszystkich, tak jakby to zrobiła ona sama. Dziękuję Ambasadzie Szwecji za zorganizowanie tego spotkania i co? Do lektury, do działania i wszystkiego dobrego. Kłaniam się wszystkim. Do zobaczenia. Do zobaczenia.